No i dawaj Zibi, wszystkich na S-kamie robisz zdjęcie, dajmy tobie zrobimy. Ja już mam zdjęcie, sobie zrobiłem, właśnie teraz robię filmik na plaży. Zawodnicy odpoczywają jeden dzień przed kolejnymi zmaganiami jutrzejszymi, ale czy to pomoże? Może to i zaszkodzi. Taka plaża może rozkojarzyć, jak uważasz? Myślę, że to jest dobry odpoczynek. Tak? Taka krwiokomora, tak w morzu. Regeneracja. Regeneracja siły, no zobaczymy. Ale nie wszyscy są, niektórzy spędzają czas przy kawie i internecie, tak? Dokładnie. Między innymi Sany. Tak się, heaven, tak. A tutaj co, jak małe dziecko, nie? No. Kliniewski, co buduje zamek? Małe, duże dziecko. Co tam buduje za dziurę? Uuuu. Do czego się chcesz dokopać? Do wody, bo nie ma co pić. Aha. A może chcesz wyjść do tej dziury i wtedy będziesz na równo ze wszystkimi zawodnikami? No, teraz to jest jeszcze mniejszy od niego. Zawsze marzyłeś być małym, nie? Nie. Że Bozia cię obdarzyła wzrostem, no to... Ja kiedyś byłem mały i marzyłem, żeby być wysoki. Tak? A teraz wolisz być mniejszy? Albo jeszcze większy? Co jeszcze powiecie, jak wam się tutaj w ogóle żyje nad morzem? Wy się przyjali na mistrzostwa kadetów, finały, albo na wycieczkę? Na wycieczkę. Ty nie wiesz. Ooo. Kogo rzucił? A dlaczego do wody nie idziecie troszkę? Bo jest syp. Jaki sypik na woda, co ty chcesz? 17.30. Punktualnie 17.30? Tak. Na ile? Jakieś 3 minuty. Trzy minuty przerwa. Aha, to taki program masażysta ułożył. A może chciałbyś kogoś pozdrowić jeszcze tutaj z tego pięknego miejsca? Wszystkich. Ale konkretnie kogo? Ja bym chciał pozdrowić Gładysza. Dobra. A co ty nie wiesz? Piękna pogoda, piękne miejsce. I już zapomnieli o wczorajszej porażce. Nie było łatwo w derbach z WKK. Zibi, jutro też jest dzień. Po prostu mieliście ten jeden słaby dzień, jak to każdy mówi, że na turnieju jeden dzień jest słabszy, jeden mecz. I to był ten mecz, tak? Zgodzi się, Komberski? Tak mi mówiłeś, nie? No co tu jeszcze? Chcecie jeszcze coś powiedzieć? Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam Gładysza. Ludzkiego zadzwania. A z kim byś chciał zagrać w finale? Z Gładyszem. Ursynowym. Czasem się bym nie zasłaniał. Ursynowym raczej. Do kogo dzwonisz? Do mamy. Żartujesz? No mamusi, no wiadomo, że trzeba zadzwonić. Mamo, zasypali mi dziurę. Zawodnicy WKK Wrocław. Da, WKK. No i Zibi, serdecznie pozdrawiam wszystkich koszykarzy z Gdyni. Pięknego nadmorskiego miasta, kurortu. Mam okazję tutaj przebywać. Dla całego SKM-u jutro znowu zapraszam na kolejne moje filmiki i relacje. Ustawskiego nagraj. Moi kandydaci do finału. To Śląsk Wrocław. No nie tylko Śląsk Wrocław, ale tu się też jeszcze liczą zespoły takie jak WKK Wrocław, Ursynów, Polonia Warszawa, GTK Gdynia. A kto wie, czy ktoś, który nie jest brany pod uwagę w małej tabelce, wyskoczy i zajmie te drugie miejsce, na przykład zespół Czarnych Słupsk, czy Turowa Zgorzelec, a może Astori. Wszystko się jeszcze może wydarzyć. Gliwice z Gładyszem na czele. Serdeczne pozdrowienia i specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej Gdyni. Może tam z tyłu, a potem Szwecja, a potem Finlandia, wszystko razem. Płyniemy, uciekamy z tej Polski.